Szanowni Państwo, w ramach prac nad strategią zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru Funkcjonalnego Sanoglesko zaprojektowaliśmy dwa parki pokoleń. Będą to miejsca przyjazne dla seniorów i dla matek z dziećmi. Pierwszy powstanie tu na dzielnicy Wójtostwo na ogródku jordanowskim, natomiast drugi na dzielnicy zatorze przy ulicy 800 lecia. W ramach inwestycji powstaną nowoczesne przyjazne użytkownikom oraz środowisku Trakty Piesze uzupełnione miejscami do odpoczynku i ćwiczeń. Projektujemy zabawki i elementy edukacyjne dla małych dzieci dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. W każdym parku planujemy powstanie tężni solankowej. Miejsca te zostaną oświetlone i wyposażone w monitoring. Powróci również słynna sanocka górka. Przewidujemy również liczne nasadzenia średnią i wysoką zielenią siedliskową. Z pewnością będą to miejsca, gdzie sanoczanie znajdą czas na odpoczynek i rekreację. Przypomnę, że w ramach tego priorytetu zaplanowano kwotę wsparcia dla czterech gmin tworzących nasz MOW w wysokości 13 milionów euro. O kolejnych działaniach, jakie wpisaliśmy do tego projektu, będę informował Państwa systematycznie.